Kiedyś na lotnisku byłem świadkiem dość zabawnej sceny. Oto mężczyzna podchodzi do odprawy bagażu podręcznego, wkłada swój bagaż do urządzenia skanującego i nagle rozlega się pisk wszystkich urządzeń alarmowych. Wokół niego staje nagle kilku funkcjonariuszy. Jeden z nich ostentacyjnie otwiera torbę i wyjmuje z niej nóż kuchenny. Pyta więc właściciela, co to jest? Właściciel, jakby niewiele robiąc sobie z tej całej sytuacji, odwraca się nagle do stojącej za nim żony i mówi, dlaczego mi to tam włożyłaś? Tak sobie myślę, że nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, że czasem w różnych relacjach małżeńskich, przyjacielskich jesteśmy skłonni obwiniać się po prostu tak, dlatego że zakładamy, iż po stronie tej drugiej musiała być wina. Czasem te zarzuty, oskarżenia są tak absurdalne, że musimy je głośno wypowiedzieć, żeby uświadomić sobie poziom absurdu właśnie. Nie inaczej ma się rzecz z naszą relacją do Boga. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza również słyszymy właśnie absurdalne zarzuty pod adresem Boga. Ty jesteś naszym ojcem, no to dlaczego pozwalasz nam błądzić z dala od twoich dróg? Dlaczego pozwalasz, żeby nasze serce skamieniało? Jakby to Bóg miał tutaj jakieś osiągnięcia w tej materii. Ale wypowiedzenie tych absurdalnych oskarżeń jest ważne o tyle, że za chwilę przychodzi otrzeźwienie, człowiek sam siebie posłuchał i mówi ojej. I wtedy przychodzi jeszcze większe uświadomienie sobie swojej własnej inicjatywy, czy te wkładu w całą kryzysową sytuację. I rzeczywiście mówiący te słowa nagle odsłania się przed nim cała rzeczywistość. O kurczę, faktycznie byliśmy jak śnięci. Każdy z nas zajęty tylko swoimi własnymi sprawami, widzący nie dalej niż czubek własnego nosa. I stąd wszystkie te problemy. Byliśmy śnięci. No i cóż, oddaliliśmy się od Ciebie, ale Boże, jako nasz Ojcze, powróć do nas. Spraw, byśmy znowu mogli razem z Tobą w cudownej wspólnocie obfitować, błogosławieństwo przyjmować, bo na razie nie ma dyspozycji serca po naszej stronie. No właśnie, a propos dyspozycji serca i umiejętności przyjmowania dóbr, które Bóg ma w zanadrzu dla nas, dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzący z Ewangelii Marka właśnie, mówi o potrzebie czuwania. Pan Jezus opowiada przypowieść o pewnym człowieku, który udaje się w dalekie strony i zostawia za sobą całe domostwo pod opieką swoich sług. Każdemu przydziela pewne zadania. Odźwiernemu ukaże jeszcze, by był cały czas na stand-by, by był czujny, bo nie wiadomo, o której porze Pan wróci. No można by powiedzieć, że cóż, chodzi chyba o to, żeby odźwierny w ogóle nie spał. Nic bardziej błędnego. Raczej jest to przypowieść o tym, że każdy, jeśli faktycznie wierzy, powinien być wierzącym także wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Kiedy nikt nie patrzy, modlić się, tak jak robimy to na ogół w kościele. Kiedy nikt nie patrzy, czy umiem zachować piątkowy post na przykład. Kiedy nikt nie patrzy, czy umiem być uczciwy w sprawach rozliczeń z innymi ludźmi. Kiedy nikt nie patrzy, mówiąc krótko, czy jestem w stanie zachowywać się tak, jak mówię na forum, kiedy wszyscy są obecni, na tym polega chyba cała ta kwestia czuwania. Czyli czy jestem zdolny moją wiarę wyznawać, moje praktyki praktykować, kiedy nikt nie patrzy? Oto sens czuwania. Ale może ktoś powiedzieć, no tak, może i mogę, ale i tak czuję, że jestem w pewnej stagnacji. W dzisiejszym fragmencie listu do Koryntian święty Paweł błogosławi Boga za wszystkie te dary, które Koryntianom dał i za to, że oni chcą robić z nich użytek. Święty Paweł mówi tak, że otrzymali już wszystko, co jest potrzebne, żeby dojrzewać, żeby postępować na drodze wiary, żeby się rozwijać jako ludzie. Czasem możemy sobie znowu tak biadolić na własny temat, że oj, gdyby tylko ludzie byli lepsi, gdybym miał więcej talentów, gdybym miał więcej pieniędzy albo lepszą pracę,
Gdyby żona nie była taka zżędliwa albo mąż taki uparty, to na pewno wszystko byłoby lepiej. Święty Paweł przestrzega swoich adresatów przed takim myśleniem, mówiąc: patrzcie, macie już wszystko. Duch Święty zrobił swoją część, wyposażył was we wszystkie możliwe talenty, teraz czas działać. Zatem czuwanie nie polega tylko na tym, żeby, no właśnie, tak spolegliwie ograniczyć się tylko do wyznaczonych, powiedziałbym, obszarów, ale, jak mówi święty Paweł, po prostu rozwijać się, używać darów, których Duch Święty udzielił, po to, by budować jeszcze większą relację z Jezusem. Bo na tym wszystko polega. A zaśnięcie, czy bycie takim duchowym, życiowym zombie, jest dokładnym przeciwieństwem tego. Paweł mówi: macie już wszystko, co potrzebne. Niech się nikt nie tłumaczy, że może ma za mało. Duch Święty zrobił swoje. Teraz używajcie tych darów, a wszystko po to, by zacieśnić wasze więzi we wspólnocie. Wspólnota, to jest cudowne słowo, wspólnota z Jezusem Chrystusem. Stąd, tu jest całe wasze bogactwo, całe źródło wszystkich dobrych rzeczy, które was mogą spotkać w życiu. Zatem, kiedy nikt nie patrzy, czy jestem wierny, kiedy nikt nie patrzy, czy robię użytek z własnych duchowych darów, nawet jeśli nikomu się one nie przydają pozornie, czy kiedy nikt nie patrzy, dbam o moją relację z Jezusem Chrystusem. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.